ja wiem, że może być, ja wiem, że może tutaj być troszkę kontrowersji za chwilę, jak wam powiem, kto jest najlepszym raperem w Polsce, bo to jest ogólnie tier jednoosobowy, to jest S plus tier, to jest jednoosobowy S tier, jeśli chodzi tutaj o S plus tier i ląduje w nim pan Sebastian i tyle, i nie zapraszam nawet do dyskusji, bo to nie ma co dyskutować nawet w tym temacie. Proszę powiedzieć, co o tym sądzicie. Jak Sentino to gówno? No, niestety się nie znasz. Dodałem długo wyczekiwany przez siebie S plus tier, umieściłem w nim pana Sentino i nawet nie podnosiłem tutaj dyskusji, jak też możemy o tym podyskutować. Znaczy no, Sentino nagrał piosenkę, która jest historycznie moją ulubioną piosenką, bo słuchałem jej najwięcej. Jest to Pistolet. Acoustic version. Nie, akurat wolę tą normalną wersję. Ja wolę acoustic version. Ciągle czegoś mi brak, jak miałem nic, to byłem szczęśliwszy. Tylko ja się z tym nie utożsamiam, bo ja nadal mam... Do Sentino nie zgodzę. Sentino jak jest możesz, jak S tierze. Nie, Sentino jest w S plus tierze. Przede wszystkim dlatego, że jest to człowiek, który nawija dobrze, kurwa, w trzech językach. No to prawda, to propsy. A jak na przykład weźmiemy... Jak porównamy go do jakiegoś rapera, który się, kurwa, nie potrafi wysłowić na wywiadzie, to jest to... To znaczy, do kogo? Bym zapytał jeszcze. Jeszcze raz? O jakim raperze mówimy, to się wysłowić nie potrafi? No, wpizdu jest takich, nie? Alberto Loco na przykład? Na przykład Alberto Loco. No, zgadzam się. Więc no, ponadto Sentino jest osobą, która tutaj dobry grunt pod GM2L całe zrobiła. Ja nie wiem, o co się koniec końców, kurwa, z tym Malikiem pokłócili. Tam jeszcze wujek Ali kiedyś, kurwa, chodził i pukał po drzwiach. Więc jest to na pewno historia taka, która mnie interesuje. Kiedyś Malik się tam połowicznie na ten temat wypowiadał, że jakieś pieniądze wisi, że jakieś problemy były i że nie chce się na jego temat wypowiadać. Okej, jest to, wiadomo, trzeba uszanować. Ale muzycznie, no, tak szczerze, no jest, kurwa, no jest ligę wyżej, no. Jest ligę wyżej. Szanuję twoje zdanie, bardzo lubię Sentino, ale uważam, że no, stawianie Sentino ponad Quebo to już jest lekki. Dlaczego? Dlaczego już niejednokrotnie widziałem cię z białym w nosie i podejrzewam, że przez tą transmisję to niejednokrotnie widziałem cię z białym w nosie. Z białym w nosie. Mhm. Ale o co chodzi? O pana Glucika? Chodzi o kokainę. O kokainę. Wydaje mi się, że ją zażyłeś i jesteś zbyt duża euforia cię złapała względem pana Sentino. Mhm. Jasne, świetny raper, jasne, bardzo lubię. No ale jednak, no jednak. Ale wiesz... Alex przesyła 5 zł. Mi się wydaje, że się zakochałeś Quebo na Fidę. Piękne fan. Właśnie nie, bo ja go paradoksalnie nie słucham, ale doceniam, kurde, doceniam, po prostu doceniam. Dziękuję, Alex, również pozdrawiam. Nie wiem, ja z suchych faktów się trzymam. Obiektywnie Sentino jest najlepszym raperem w Polsce. Ale zapraszam do dyskusji w razie czego. Tylko, że widzisz, tobie będzie brakować argumentu, nie znajdziesz nikogo lepszego i będziesz tutaj, kurwa, głupoty gryzmolić. Masz rację, no Sentino jest bardzo dobry, no nie będę tego negował, bo to często słucham po prostu. Okej. Okay. Poza tym król jest jeden, król Sentino.